W ogóle mamy najliczniejszy rząd w trzeciej RP, miało być skromniej. Tak mówiliście. No. A uważa pani, że jest najliczniejszy? Na 26 ministrów. Przy zaprzężeniu. Pani redaktor. Ministrów i pani ministerek. No. Dostrzegliśmy, premier dostrzegł tak ważne dziedziny życia jak społeczeństwo obywatelskie, stąd konstytucyjna pani ministerka odpowiedzialna za te tematy. Kwestie równościowe. Przypomnę, że to jest. Ale to, nie, ale to jest bardzo to ważne. Ostatnie decyzje, to bo pan premier się zorientował, ważne. Że za mało kobiet będzie w tym. Ale pani redaktor, nie wiem, na ile pani zna. Mnie pan, bo ja mówiłam, że to jest najliczniejsze. Nie rzecz. Wiem, czy pani wystarczająco dobrze zna kulisy powstawania Rady Ministrów, ale mogę panią zapewnić, że to, że konstytucyjnymi ministrami będą osoby odpowiedzialne za społeczeństwo obywatelskie i za kwestie równości, było decyzją, którą pan premier Donald Tusk od początku planował.